Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Domek gwiazdki. Pewnego letniego wieczoru Bartek i Basia grali w karty w domku Biedronki. Nagle zauważyli jasne światło nad wzgórzami. Co to było? Zapytał Bartek. Wyglądało jak spadająca gwiazda. Spadająca gwiazda? Przyjrzyjmy się z bliska. Zaproponowała Basia. Bartek i Basia wzięli się za ręce i poszli w kierunku dziwnego światła. Patrz, Bartek! Mały ślimak otworzył usta ze zdziwienia. Na szczycie wzgórza stał domek w kształcie gwiazdy. Skąd to się wzięło? Jeszcze wczoraj tu nie stał! Szepnął Bartek. Zostań tutaj, powiem o wszystkim naszym przyjaciołom! Powiedziała szeptem Basia i poleciała powiedzieć o odkryciu Baltazarowi, Matyldzie i Stasiowi. Gdy wszyscy przyjaciele dotarli na miejsce, ostrożnie zbliżyli się do osobliwego domku. Staś zapukał do drzwi. Świetlista dziewczynka pojawiła się w drzwiach. Miała długie włosy utkane błyszczącymi gwiazdkami i złote skrzydełka świecące w ciemności. Bartek odezwał się jako pierwszy. Kim jesteś i jak tu dotarłaś? Ale dziewczynka nie odpowiedziała. Możemy ci jakoś pomóc? I znowu żadnej odpowiedzi. Dziewczynka po prostu stała i nic nie mówiła. Dobrze, skoro nie chcesz nic powiedzieć, to nie. Wracamy do domu. Zaczekaj chwilę, powiedziała Basia. Może ona nie potrafi mówić. Nie potrafi mówić? Zapytali zdziwieni przyjaciele. Basia znalazła patyk i narysowała na piasku gwiazdę. Potem podała go dziewczynce. Nieznajoma wzięła patyk do ręki i zaczęła rysować. Mała harfa? Zapytała Basia, a mała dziewczynka kiwnęła głową. Zgubiłaś ją? Zapytała Matylda, a dziewczynka wskazała na okno. Wypadła przez okno. Dziewczynka ponownie kiwnęła głową. Nic tego nie rozumiem, mruknął Baltazar. A ja tak, powiedziała Basia. Ona mieszka w niebie, ale przez okno wypadła jej harfa. Przyleciała do nas, żeby jej poszukać. Pomożemy w poszukiwaniach, zaproponował Baltazar. Nie martw się, znajdziemy ją. Przyjaciele zapewnili dziewczynkę i poszli do lasu szukać instrumentu. Nie mogę jej znaleźć, powiedział zasmucony Bartek. Szukałem we wszystkich krzakach. Ja też jej nie znalazłem, a szukałem dosłownie wszędzie, dodał Baltazar. Rozejrzę się z góry, powiedziała Matylda i zatrzepotała skrzydełkami nad drzewami. Jest tutaj, tutaj, znalazłam ją, zawołała Matylda. A potem wyjęła złotą harfę z gniazda kanarków. Ostrożnie przekazała instrument małej dziewczynce. A ona poleciała z powrotem do domku i zamknęła drzwi. Wyjęła z włosów jedną z błyszczących gwiazdek i dała Matyldzie. To dla mnie? Zapytała zaskoczona Matylda. Dziewczynka kiwnęła głową. Potem usiadła przy oknie i zaczęła grać na harfie. A gdy grała, jej domek zaczął unosić się coraz wyżej i wyżej. Leci do nieba! Zawołała Basia z ogromnym zdziwieniem. Wkrótce domek był tylko jedną z gwiazd świecących na niebie. Szkoda, że musiała już lecieć, powiedział Staś. Matylda bardzo dbała o małą gwiazdkę. Trzymała ją w małej szkatułce i nosiła tylko w wyjątkowe dni. Za każdym razem przypominała jej o małej dziewczynce grającej w oknie na harfie, wysoko na niebie.